Niestety nasza idylla się skończyła. Przed chwileczką zapukał GNL, czyli policja lokalna. Kazali nam się stąd ewakuować. Cześć, witajcie. Zaczynamy kolejny dzień, zaczynamy też nowego vloga. Dzisiaj jedziemy po raz pierwszy poza camping i dzisiaj zabieramy Minet ze sobą. Byliśmy z nią parę razy na takich krótszych wycieczkach i one przebiegły tak, że to pozwala nam mieć nadzieję, że powoli się przystosowuje do życia w podróży. Ostatnio byliśmy niedaleko i w ogóle już nie miauczała podczas jazdy. Nauczyła się, że transporter, w którym na co dzień sobie śpi, to jest jej bezpieczne miejsce, także jak długo jest w transporterze, ona czuje się po prostu bezpiecznie i jest spokojna. Jest to dla nas taka trudna decyzja, muszę wam powiedzieć, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to olbrzymia odpowiedzialność i zabranie kota to nie jest po prostu wycieczka do Luna Parku, tylko że no jest to poważna decyzja, która może wpłynąć na całe nasze podróżowanie, na pewno na sposób podróżowania. Mamy mnóstwo wątpliwości, trochę się boimy, bo nie chcemy, żeby nic złego się temu kotu stało. Dużo z was do nas pisze, dlatego właśnie też o tym mówię, bo my zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie proste, że koty są terytorialne i dlatego poprzedniego roku ją zostawiliśmy. Natomiast z drugiej strony, jak ją obserwujemy, to widzimy, że my i ten kot mamy w pewien sposób relację, że ona nas bardzo, do nas się bardzo przywiązała. Odkąd tu jesteśmy, właściwie nie odstępuje busa na krok i kiedy ostatnio wyjechaliśmy na 2 dni, ją tu zostawiliśmy. Kiedy wróciliśmy, bardzo miauczała i bardzo się do nas przytulała i była taka spragniona kontaktu z nami. No ale zobaczymy, co będzie. Nie mówimy jeszcze na 100%, że to już jest podróż i że na pewno ona będzie z nami, bo no, jeśli się okaże, że ona się źle w tej podróży czuje, że się boi, że się stresuje, to niestety zostanie jeszcze w Portugalii na parę miesięcy bez nas. No. Dobra, a teraz zwijamy wszystko. Przy okazji zobaczcie, co nam się stało z fotelami. Zalał nam je w jeden dzień deszcz i spleśniały. I niestety już się nie da tego uratować, bo próbowaliśmy wyprać, wymyć, nic nie działa. Nawet ocet niestety temu nie pomógł, ale już sobie zamówiliśmy nowe i przy okazji chcielibyśmy podziękować Tymkowi, który nam sprezentował te fotele 1,5 roku temu mniej więcej. Spisały się na medal, objeździły z nami całą Europę, ale niestety wilgoć pokonała je. A propos wilgoci, to kupiliśmy sobie jakiś czas temu, jakiś miesiąc temu? Ponad miesiąc temu. Pochłaniacz wilgoci. 20 euro kosztuje takie malutkie urządzenie. Zasilane jest na 220, ale bardzo niewielkie zużycie prądu, bo tylko 9 V. Więc może pracować nawet na naszej przetwornicy. I włączamy go codziennie, zostawiamy go tutaj na razie. I zobaczcie, tyle wody każdego wieczoru jest w stanie wyciągnąć. Mamy jeszcze inne urządzenie, coś co pochłania wilgoć, bo ostatnio problem wilgoci się pojawił przez te duże opady deszczu, które się pojawiły parę tygodni temu w Portugalii. I nad morzem, jak się stoi, to też jest dość duża wilgoć, więc mamy też takie kamyczki, o i tu też jest, możesz pokazać, to też zebrało. Słuchajcie, to jest może 2 dni i tyle wody, pół szklanki wody ponad. Tylko, że to jest całkowicie bez prądu. No ale to jest jakaś chemia. Natomiast no, kupiliśmy takie coś, tam są te kamyczki, pochłaniacz wilgoci, to wylewa się woda do środka i takie coś jest też pomocne, bo jak gdyby nie to tu się w nie wlało, no to pewnie byłoby w materacu albo w rzeczach. Także trzeba uważać na wilgoć, jak się mieszka w wanie i zawsze wietrzyć, jak tylko jest okazja. Kot zapakowany do środka, już jest w boksie. Wszystko posprzątaliśmy, poprzygotowywaliśmy. Także pożegnałem się nawet z sąsiadami i jedziemy. Jak widzicie, nie pojechaliśmy.
Niestety nie możemy zapalić samochodu. Najprawdopodobniej spadł akumulator znowu. Ten akumulator już jest po prostu do wyrzucenia, bo on się nam dość często rozładowuje. Zostawiliśmy znowu włączone radio, w sensie no, podłączone radio do akumulatora i przez 2-3 dni ostatnio nam to wyładowało. Natomiast jeszcze wam nie mówiliśmy o tym, że mieliśmy psikusa ostatnio z samochodem, tak go wychwaliliśmy na Q&A-u, a nie mogliśmy go odpalić. Okazało się, że coś się zepsuło, prawdopodobnie te szczotki w rozruszniku tam zapadły, czy coś z tymi szczotkami się stało. I po prostu nie mogliśmy odpalić, ruszyłem kluczykiem i kompletnie nic, cisza. Przypomniało mi się rada jednego naszego przyjaciela Leszka, który kiedyś powiedział, że w takiej sytuacji trzeba wziąć młoteczek i uderzyć po prostu kilka razy w ten rozrusznik i pomogło, słuchajcie, uderzyłem parę razy w rozrusznik i udało nam się wyjechać. No ewidentnie akumulator, bo jak wcześniej sprawdziłem, to było 9,6, a teraz jest 13, no to spoko. No dobra, no musimy go zostawić na godzinkę, dwie, żeby się podładował i może wtedy pojedziemy. Albo zostaniemy tu jeszcze na jeden dzień, żeby go naładować tak do pełna. Kot nam uciekł, moi drodzy. Niestety wyrwała się ze smyczy. Gdzie jest ta smycz? O nie. No była zapięta. No. I to mocno. Była zapięta i ona się jakimś cudem z tego wysmyknęła. A i tak miała to mocno, bo ona, no... Nie chodziła tak całkiem, tylko była cały czas taka trochę przy ziemi, czyli ją to... No dramat. To nie da rady, no to po prostu ten kot nam ucieknie, słuchajcie. Teraz wam powiemy, co się w ogóle wydarzyło. Jak wiecie, zostaliśmy na kempingu, żeby naładować akumulator, bo nam się rozładował. I zdecydowaliśmy, że to jest dobry dzień na to, żeby też przetestować kota, żeby no, nauczyć ją go do kuwetki i tak dalej. Więc założyliśmy jej kuwetę i nie wypuszczaliśmy jej z domu, z mieszkania, z vana. I kot zrobił kubkę do kuwetki dzisiaj rano, z wielką naszą radością po prostu zrobiła kubkę. I było super, więc ta sprawa już jest załatwiona. Natomiast druga sprawa była to wyprowadzanie kota na smyczy, bo jeżeli teraz pojedziemy na gdzieś tam w pole, to kot musi być przywiązany, jeżeli by był na zewnątrz, żeby nam nie uciekł. I zrobiliśmy test, przywiązaliśmy ją do samochodu, zrobiliśmy tam specjalny sznurek, mamy profesjonalną tą... Jak to się nazywa? Uprząż. Kot totalnie był zdenerwowany, nie chciał tego. No i tak jak widać teraz, tam jest, siedzi, uciekła. Wyrwała się po prostu z tego. Nawet nie wiem kiedy. Kasia teraz wróciła z prysznica i mówi, że kota nie ma. A kot siedzi tam. Co mała? Chowa się. No, także sytuacja się komplikuje trochę. Przemyśleliśmy sytuację, postawiliśmy plusy i minusy, wzięliśmy Wasko, poszliśmy do pani mamy Minet, która się opiekowała tym kotem tutaj od 10 lat i pogadaliśmy z nią i ustaliliśmy, że nie bierzemy jednak kota ze sobą, że kot po prostu no, za bardzo by cierpiał. Opowiedzieliśmy jej całą historię tej pani, co tu się wydarzyło, co chcieliśmy zrobić, o tym, że ktoś chciał gdzieś porwać kota i ona powiedziała, że ona tego kota zabiera ze sobą. Ona powiedziała, że w takim razie, dopóki my nie przyjedziemy, to może ona się po prostu tym kotem zaopiekuje i ona się będzie nim troszczyć i bierze ją do swojej przyczepy. Z bólem serca. Z ogromnym bólem serca. Bardzo chcieliśmy ją zabrać, ale po prostu... No nie dość, że nam uciekła z tej smyczy dzisiaj, to za każdym razem, kiedy tą smycz na nią jakby zakładaliśmy, widzieliśmy, że ona jest nieszczęśliwa. To tak jak zwierzęta w zoo, ona by po prostu była przez chwilę karmiona dobrym jedzeniem, w dobrym warunkach by spała, natomiast byłaby zwierzęciem przywiązanym do sznura i przez resztę życia by siedziała na sznurze. Nie chciałbym, żeby tak po prostu było i... No niestety, musimy się na chwileczkę rozstać, bo jak wiecie, my się przeprowadzamy do Portugalii w przyszłym roku, czy w tym jeszcze roku. Nie wiecie, to jeszcze oficjalnie padło, ostatnio mówiliśmy. Mówiliśmy, że takie są nasze plany, no ale teraz już możemy w takim razie przy okazji wam zdradzić, że po prostu planujemy tutaj w przyszłości zamieszkać. Szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli się osadzić. Pod koniec roku i wtedy, jeśli Minet tu nadal będzie, to wtedy ją zabierzemy, jak już będziemy mieć po prostu normalną ziemię, dom, kawałek swojego terenu. Nie będziemy planować Bóg wie jakich podróży.
i nie będziemy musieli zabierać ją do samochodu, bo jednak dzisiaj w nocy doświadczyliśmy tego, bo ona zrobiła co prawda do kuwety, ale to ją kosztowało dużo stresu i chyba 2 godziny chodziła taka niespokojna od okna do okna, chciała uciec. No po prostu... No i samo to, że teraz tam siedzi, uciekła od nas, siedzi w krzakach, nigdy tam nie siedziała. I po prostu uciekła i nie chciała nawet wyjść. Otworzyliśmy puszeczkę tą tej karmy, której ona zawsze reagowała dobrze i ona nie chciała nawet wejść do środka, bo jest tak przestraszona przez tą szmycz. No nie wiem, kurde. No nic. Koniec końców to jest dla dobra kota i zrobiliśmy to w zeszłym roku, więc wiemy, że ona to przeżyje. Zostawimy jej karmę. Będziemy jeszcze przez jakiś czas odwiedzać właśnie tą panią, żeby do niej zaglądnąć. Kupimy jej mnóstwo karmy. No, jest pod opieką, więc to nie zostaje tak całkowicie. Pani powiedziała, że kot zostanie normalnie, zamieszka z nią w przyczepie. Już kiedyś mieszkała u niej w przyczepie, no ale potem przez to, że też u nas mieszkała, no to po prostu była taka ulotnym kotem. No, a prawda jest taka, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoimy i tak. Wedle naszego rozeznania, mimo wielu podjętych prób, olbrzymich chęci i po prostu wielkiej miłości do tego kota, wydaje nam się, że po prostu ona będzie tutaj szczęśliwsza niż z nami w podróży. Ale to nie jest pożegnanie z Minet. Jeszcze ona będzie z nami, także jeszcze dajmy jej parę miesięcy, będziemy za nią tęsknić, a po paru miesiącach już będzie wielkie połączenie. O, idzie nasza pani Minet. Kanu ciao. Gdzie jest ta reszta jedzonka? Thank you. Kuszeczki. Oui, tu vas rester. Maintenant, looky look, puis après. No problem. Ciao, maman. Ciao, papa. Ciao. Pobiegła za paną minę. Właśnie rozmawiamy z Łukaszem o tej całej sytuacji z kotem. Musimy wam powiedzieć, że jeszcze na odchodne spotkaliśmy raz mamę Minet. I ona była po prostu tak uszczęśliwiona faktem, że ten kot zostaje. I jeszcze u Łukasza też pytali na recepcji, co z kotem. Także wszyscy, cały ten kemping wie o tym, że ten kot jest i że miał zniknąć. A teraz się wydaje tak, jakby cały ten kemping się cieszył, że ten kot zostaje. A my natomiast wbrew pozorom, że kochamy kota i jest nam smutno, że jej z nami nie będzie, to z drugiej strony czujemy taki spokój. I mnie się wydaje, że ten spokój bierze się stąd, że to jest po prostu dobra decyzja, że ten kot tam zostaje i że dla niej to będzie po prostu najlepsze. A jeszcze wam muszę powiedzieć, że wczoraj, że dzisiaj w ogóle modliłam się o znak, o to, żebyśmy podjęli dobrą decyzję. I to, że ona się wydostała jakimś cudem z tych szelek, to dla mnie jest właśnie taki znak, że no, że jej będzie lepiej na kempingu. A my wracamy do van life'u, do drogi i jedziemy na piękną miejscówkę, ale najpierw na zakupy. Przyjechaliśmy na miejsce, jesteśmy na tej samej miejscówce, na której nagrywaliśmy... Nie na miejscu. Nie na miejscu, Wantura, Laury i... Wantura, Wana, Laury i Bartka. Także jest tu pięknie, zachwycająco, no i na pewno zobaczycie mnóstwo cudownych widoczków teraz. Chodźmy.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj spaliśmy z tak przyjemnym odgłosem, jak normalnie czułem się, jakbyśmy byli bohaterami filmu Frankie and Grace, bo oni mieszkają, one mieszkają na plaży, a teraz wam pokażę, jaki jest tam widok za nami. O Boże, ale jeszcze jest piękne. Myślę, że żaden hotel nie zapewnia takich widoków. Niestety nasza idylla się skończyła. Przed chwileczką zapukał GNL, czyli policja lokalna. Kazali nam się stąd ewakuować. Powiedzieli, że to jest teren chroniony, rezerwat przyrody. Nie było żadnych znaków, przynajmniej ja nie widziałem żadnych znaków. No i przyrody mnóstwo było kamperów. I kazali nam stąd wyjechać, bo 100 metrów od linii brzegowej w całej Portugalii nie wolno stać, ponieważ 100 metrów od linii brzegowej jest po prostu rezerwatem przyrody w całej Portugalii. Więc trzeba na to zwracać uwagę. No i widzę, że wszystkie kampery się wjeżdżają, do wszystkich zapukali i wszystkim kazali stąd wyjechać. Policjanci byli bardzo mili, uprzejmi. Przecież ten pan był miły, uprzejmy, uśmiechał się, no i mówił w angielsku, więc tyle plus. Ale zobaczymy, co dalej, bo powiedział, że nam następnie czekają przy wyjeździe, czekają na nas jakieś inni policjanci i nam wytłumaczą procedurę. Ale co to jest ta procedura, to domyślam się tylko, że będzie nas to trochę kosztować, ale zobaczymy. Aha, kolejka. Widzicie, robi się pusto, wszystkie kampery odjeżdżają. Obława, normalnie to jest obława. Przyjechało i dość dużo. O nie, wypisują kartki. Słuchajcie, kocham Portugalię. Przyszli policjanci, trzech policjantów, z czego jeden rozmawiał. Zapytał się po angielsku czy po portugalsku, mówił, że po angielsku. Słuchajcie, był tak miły, uśmiechnięty, Bruno się w ogóle nazywał. I powiedział nam, że no niestety nie możemy tutaj spać, bo chronią linię brzegową i chcą, żeby ludzie spali na kempingach i tak dalej. I nie możemy tak spać po prostu w pięknym, cudownym, pięciogwiazdkowym widokiem. I powiedział, że dzisiaj mają taką akcję, że dzisiaj przyjechali tutaj i po prostu wszystkich wygania. Robią tak, każdy dostanie taki notification, czyli informacje. Potem na e-maila trzeba będzie to odpowiedzieć, że to jest nasz pierwsza informacja, ostrzeżenie, to nie zapłacimy żadnego mandatu, żebyśmy się nie denerwowali, ale co jest gość ciekawy powiedział, że oni to robią raz na tydzień, raz na dwa tygodnie taką akcję, tak żebyśmy sobie spokojnie, jak chcemy, to możemy sobie tutaj wrócić potem, za parę godzin i przez tydzień spokojnie nikt tu nas nie będzie napastował. Ewentualnie powiedział nam, że jest gdzieś taki camping, placyk za 3 euro w kwarteli, jest 3 euro się płaci i tam po prostu można sobie legalnie spać. Także no, uśmialiśmy się z tym gościem. Bardzo miły. Strasznie no, wesoły, nie? Od początku jestem myślałam, Boże, no jak nam przyjdzie zapłacić ten mandat, to tak jakoś, no po prostu trudno. No nic, a jeszcze jak powiedział, że nie ma mandatu, to już w ogóle tyle tak, lat, że 2 lata jeździmy i nie zapłaciliśmy ani razu mandatu za spanie na dziko, a powinniśmy już wielokrotnie, a nigdy tego nie było. Powinniśmy. No to jest nielegalne w większości krajów europejskich. Chociażby w Hiszpanii. I w Hiszpanii byśmy zapłacili ten mandat, a tutaj oni się pośmiali i na szczęście nam nic nie zrobili. Super mili, ale tak mówił, że mają jakieś naciski ze strony rządu i różnych firm, no. Więc kto wie, czy to nie kampery, na przykład właśnie campingi albo... Campingi i hotele, nie? Biznes jest biznes. No taki widok, jak Kasia powiedziała nawet, nie? Pięciogwiazdkowy hotel ci nie daje, więc no każdy by chciał. No nic, cieszę się, że na chwilę obecną tak się to zaczyna dzień.